stare samochody są bez sensu. Kosztują dużo pieniędzy, wymagają ogromnego wkładu finansowego. Ciągle coś się z nimi dzieje. Nawet nie wybierzesz się takim autem na wakacje, no bo nie wiesz, co się wydarzy. Trzeba być idiotą, żeby coś takiego zrobić. Witam serdecznie z pokładu mojego Mercedesa. Dzisiaj wyruszyłem w niezwykłą podróż. Zamierzam odtworzyć trasę ekipy The Grand Tour. Jakiś czas temu trójka podstarzałych Brytyjczyków, czyli Jeremy Clarkson, James May i Richard Hammond, odwiedzili nasz kraj w podróży wzdłuż granicy Żelaznej Kurtyny. Razem ze mną i z moim Mercedesem odwiedzicie Czechy, Słowację, Węgry i Słowenię. Mam przed sobą jakieś łącznie 3000 km. Zapowiada się wyśmienita podróż. Zapraszam serdecznie. W jednym miejscu na Węgrzech nawet będę spał w tym samym hotelu, w którym oni spali. No i zapowiada się ciekawa, największa do tej pory podróż motoryzacyjna na tym kanale. Zapraszam serdecznie. Mój dzisiejszy nocleg jest w Bratysławie. Planuję dojechać tam jakoś na kolację. Na kolację z piwem, rzecz jasna. Może niektórzy z Was powiedzą, że daleka podróż paliwożernym Mercedesem przy dzisiejszych cenach paliwa to głupota. Być może jest to głupota. Ale nie zapominajmy, że żyją wśród nas ludzie, którzy wydali 6 milionów złotych na betonową figurę. I cóż za przypadek! Właśnie widzę taką po swojej prawej stronie. Pan Jezus przywitał mnie z otwartymi ramionami, aż zabrakło mi słów. Byłem tu już kiedyś. W czasie wycieczki szkolnej na narty. Wycieczkę współorganizował ksiądz, więc domyślacie się, rozumiecie. I kiedyś tam było po drugiej stronie ulicy Tesco, już go nie ma. I jak wszyscy poszli podziwiać majestat, to z kolegami poszliśmy na piwo do Tesco. Dzisiaj Tesco już nie ma, z księdzem nie muszę podróżować, więc uciekam stąd. Uciekłem do miejsca, które zasłynęło z ucieczki. Myślę, że jestem teraz w najważniejszym punkcie ekipy The Grand Tour w podróży po Polsce. Jest to najsłynniejszy obóz jeniecki na świecie, Stalag Luft 3. Niesamowite jest to, co tutaj się działo. Został stworzony w 1942 roku z rozkazu Geringa i miał być na tyle luksusowy, wygodny, żeby jeńcy nie chcieli z niego uciekać i na tyle trudny, żeby nie mogli, jeśli by chcieli nawet. Ucieczka była obowiązkiem każdego jeńca, nawet gwarantowała im to konwencja genewska, no więc uciekanie stało się tutaj sportem po prostu. To miejsce było kanwą do powstania legendarnego filmu Wielka Ucieczka ze Steve'em McQueenem w roli głównej. Bardzo lubię ten film. Niemcy przeszli samych siebie, montując dookoła obozu i tych siatek specjalne mikrofony, które miały wykrywać jakikolwiek szmer. Typowo niemiecki ruch. Czuję się jak Wołoszański. Dookoła wysokie druty kolczaste, wieże ze strażnikami. To dawało tylko jeden sposób na ucieczkę. Pod ziemią. Ale weź tu kop w takim piasku. 300 km do Bałtyku, 600 km do Szwajcarii. Dookoła Trzecia Rzesza. Ucieczka stąd była naprawdę, naprawdę bardzo trudna. Mimo to oddzielna grupa jeńców postanowiła sprawdzić swoje siły i wybudować 3 tunele. Nadano im kryptonimy Tom, Dick oraz Harry. Tom został wykryty, z budowy Dicka zrezygnowano, no i został Harry. I to właśnie on. Budowali go w niesamowity sposób. Wykopywany tunel wzmacniali deskami z łóżek, a wykopywaną ziemię roznosili po terenie obozu w nogawkach spodni. Po jakimś czasie tunel Harry już był gotowy i uciekło nim 76 jeńców i w tym 6 Polaków. Niestety finalnie ucieczka udała się tylko 3 jeńcom, 2 Norwegom i 1 Holendrowi. 78 lat później obozu nie ma, Żagań jest polskim miastem, a Polska jest wolnym krajem. No i Niemcy co najwyżej mogą mi produkować samochody. Nie muszę uciekać, ale gdybym musiał czuć się w rolę Steve'a McQueena, to miałbym do tego genialny środek transportu. Thank you.
zastanawiacie się, jak przygotowałem mój samochód na tak długą podróż, oto moja lista modyfikacji i przygotowań. Kupiłem nowy uchwyt na telefon i mam baton proteinowy. No i jestem w Czechach. Bardzo mnie to czesi. Teraz Praga, potem Brno i dalej tak będę brnął. Najtańsza winieta na 10 dni kosztuje jakieś 60 zł. Czyli mniej więcej tyle, co przejechanie 10 km a dwójką. Ale czemu Czesi mają takie dziwne fryzury? If you'd like to take the grand tour. Zawsze jak jadę gdzieś w jakieś nowe miejsce, to uczę się kilku podstawowych słówek, by nie zachowywać się jak Niemiec za granicą. Dzień dobry, to jest dobro jutro. Ale najważniejsze dwa zwroty, których uczę się zawsze i wszędzie. Ja som to nie ukradł. Ja som to nie ukradł. I już to było rozbite. No i wjeżdżam do Bratysławy. Pięknie. O, jest. Hotel Plus. Czemu brama jest zamknięta? Platne Nestrezene. Na zdjęciach to inaczej wyglądało. Czuję się, jakbym znów był na studiach w akademiku. To łazienka. Ja pierdolę. Opuściłem mój hotel, by poznać miasto, którego jeszcze nie znam. Wiedziałem jedynie, że w Bratysławie jest dużo zabytków i robią tu sporo piwa. Poszedłem więc zwiedzać zabytki. Kawałki gołdy smażone w głębokim tłuszczu. Brzmi ohydnie, a smakuje całkiem. Po kolacji byłem już gotowy na najgorszą noc mojego życia. Czas pożegnać hotel minus, czy też hotel plus dla obłąkanych. Plus te zeton. Czy to była najgorsza noc w moim życiu? Być może. Problemy ze snem mieli zarówno ludzie na parkingu, jak i ludzie na korytarzu. W pewnym momencie nawet ktoś krzyczał, że wzywa policję. Tak. Wyśmienita to była noc, ale i tak najgorsza była inwazja komarów, która nie pozwalała mi spać. Musiałem cały czas się drapać i nie mogłem się nawet przykryć kołdrą, żeby się od nich uchronić, ponieważ było piekielnie gorąco. Putin mógłby przyjechać do tego hotelu, żeby przygotować się przed pobytem w piekle. Tak jest gorąco. Ale Bratysława? Cóż za miasto, jestem zafascynowany, naprawdę. Dunaj o zachodzie słońca, coś pięknego, polecam wam odwiedzić. Świetny, nieoczywisty kierunek. Komponując dzisiejsze niezwykłe śniadanie, pomyślałem, że chcę spróbować nowego zwierzęcia. Nie wiem, czy jedliście kiedyś mangalicę. Warzywa w płynie. Jakieś pieczywo. Widzieliście w ogóle, że Bratysława graniczy z dwoma państwami? Austrią i z Węgrami. Już zaraz będą Węgry. W ogóle tyle sobie jadę, już zaraz trzeci kraj będzie. A nie powiedziałem wam o moim nowym zakupie. Kupiłem wymarzone opony, o których marzyłem od dawna. Michelin Cross Climate Plus. Wiecie, mieszanka adaptacyjna, która jest twarda wtedy, kiedy musi być twarda i jest miękka, kiedy musi być miękka. Mam wrażenie, że jadę elektrykiem. Są tak ciche, ale to tak ciche. Mimo, że to są opony francuskie, mam nadzieję, że się szybko nie poddadzą. Ale są robione w Polsce, made in Poland. Odwiedziłem kolejny kraj z listy. Jestem w Węgrzech, na Węgrzech. Kurwa, nie wiem. Na Słowacji, w Słowacji, nie wiem, przepraszam. Muszę znaleźć jakąś stację benzynową. A tam zdradzę wam ciekawostkę. Jestem właśnie na węgierskim Shellu. I nie wiem, czy wiecie, w Węgrzech obowiązuje ustawowa cena paliwa, która jest niezmienna bez względu na to, co się dzieje na świecie i w ogóle.
i cena wynosi 480 forintów i to jest bardzo mało, to jest chyba jakieś 5 zł, nie wiem. Ta cena obowiązuje tylko dla Węgrów i węgierskich samochodów. I jak jesteście z zagranicy, to płacicie tyle, co jest w innych krajach Europy, czyli 8-9 zł jakoś tak. Fajnie. Proszę bardzo. A tu 693 forinty. Zapłaciłem 38 tysięcy za paliwo. Fuck. Odkleił mi się kawałek jakiegoś materiału. Błękitny baraton unosi ludkę mą gdzieś w zapomniany i daleki świat. Gdybym jeździł z łomem, nie wiedziałbym jak jest nad Balatonem, prawda? W czasach PRL-u Balaton był Mekką dla zamożnych turystów z Polski. Podobnie jak Mercedes był marzeniem wielu. A dzisiaj proszę, przyjechałem sobie Mercedesem nad Balaton. Kto mi zabroni? Nikt. Czas jechać. Ach. Polecam wszystkim skórzaną tapicerkę latem. Nie mogę położyć łokcia na podłokietniku, bo bym go sobie spalił. Zastanawiam się, co nadejdzie pierwsze. Udar czy odwodnienie? 22 km do Capo Svaru. Co najciekawsze, będę spał w tym samym hotelu, w którym spał Jeremy, James i Richard. Jest to najdroższy hotel w mieście. Ale na Węgrzech, czy też w Węgrzech, okazało się, że jest dosyć tanio i ten najdroższy hotel w mieście kosztuje chyba 200 zł. Nie, mniej nawet. O, nocny klub. Wcześniej tam widziałem areszt. Nieźle się zapowiada. Hotel Capos. Jestem. Witam w hotelu Capos. To już można nazwać hotelem. Hotelem, w którym spała ekipa The Grantor. Własny balkon. Jakbym palił ćmiki, to bym palił tu ćmiki. Coś pięknego, no bo to hotel, w którym spała ekipa The Grandster. Idę pod prysznic, bo mam w spodniach Balaton. Nic wcześniej nie wiedziałem o tym kraju i postanowiłem trochę poczytać. Okazało się, że jedną z największych gałęzi gospodarki Węgier jest biznes porno. Ten kraj jest jednym z największych potentatów w tej branży i generują z tego biznesu ponad miliard dolarów rocznie. Najbogatszy węgierski biznesmen z tej branży jest bogatszy niż najbogatszy Polak. Najbogatszy w ogóle. Niesamowite, naprawdę. Postanowiłem wrócić do hotelu, by dowiedzieć się nieco więcej na temat węgierskiej gospodarki. Nad ranem przekonałem się o tym, że nauka słówek nie poszła na marne. Mar evo tolve. Wiedziałem, że się przyda. Mam nadzieję, że podobał wam się hotel Capos, bo to był ostatni hotel w tym filmie. Dzisiaj śpię w namiocie. W Słowenii. No powiem wam, że te Węgry jakoś mnie nie urzekły. Ale kiełbaski robią dobre. Jako kanał podróżniczy powinienem udzielać rad. Zasada numer jeden, jeśli podróżujesz po Węgrzech. Nie pij soku marchewkowego w białej koszuli. Nie mam czystych rzeczy. Ale długa miejscowość. Chyba pójdę poszukać czegoś na zmianę. Proszę państwa, Słowenia! We run another road, we run another hill, we run another...
właśnie wjechałem do Słowenii. Wiecie, że Słowenia jest wielkości województwa podlaskiego? Póki co podoba się tu dla mnie. Kieruję się teraz do Mariboru, jest to drugie największe miasto w Słowenii. I to jest kolejne miejsce z listy, tam ekipa The Grand Tour również była. Ja to stamtąd udam się w miejsce, gdzie będę spał. Jeszcze do końca nie wiem, gdzie rozbiję ten namiot. Mam dwie miejscówki, które muszę sprawdzić. Muszę zrobić miejsce w bagażniku na słoweńskie wino. Właśnie widzę dużo winnic. Na wzgórzach rosną winorośla. Moja nowa koszulka chyba nie jest do końca z bawełny. Jen, jak tu gorąco! Zauważyłem, że na Słowenii nie ma ludzi. Jadę i chyba jeszcze nie widziałem żadnego człowieka pieszo. Wymyśliłem sobie zabawę, żeby mi się nie nudziło. Liczę ludzi, których widzę idących chodnikiem. Póki co mam zero. Nadal zero. Michelin Cross Climate. Micheliny. Świetne opony, świetne drogi, wspaniała Słowenia. Jeszcze nawet nogi nie postawiłem w tym kraju, a już mi się podoba. Ale to jedzie. I w ogóle nie mówiłem wcześniej. Naprawiłem wyciek z wału korbowego, wymieniłem hamulce. Nowe opony są. To auto jest w szczytowej kondycji po prostu, no. Nadal zero. Nosić t-shirt hołdujący węgierskiemu miastu w słoweńskim mieście. Może mają kosę. No, wolę nie ryzykować. Dlatego ubrałem wczorajszą koszulkę. Nawet w drugim co do wielkości mieście w Słowenii nie ma ludzi. Winorośl, którą widzicie, ma ponad 400 lat. Jest najstarszą winoroślą na świecie. Z winem jak z Mercedesami. Im starsze, tym lepsze. Maribor to kolejne miejsce z mojej listy. Choć zabawiłem tutaj tyle, co Marcin Najman w ringu, bardzo mi się podobało. Dosłownie czuję, jak płoną mi jądra. Gdybym mógł wymienić skórzaną tapicerkę na welur, oddałbym wszystkie pieniądze. Nawet boję się dotykać tej skórzanej kierownicy. Nie wiem, czemu ja siedzę. Bar konopny na dzień dobry, pyszna kawa. Maribor super, Kaposvár niekoniecznie. Dobra, ruszam teraz w głąb Słowenii, do miejsca, w którym rozbiję namiot. Rzeka, którą właśnie przejeżdżam i którą widzieliście wcześniej, nazywa się Drava. Wskaźnik paliwa z nieznanych mi przyczyn opadł na dno i ja również trochę zgłodniałem. To, że Bałkany są blisko, widać nie tylko na zewnątrz, ale również na talerzu. Sevapi, ćevapi, trevapi, nie wiem jak się wymawia. Pełny brzuch, pełny bak, można jechać. 99 km mam do miejsca, w którym rozbiję namiot. No więc tak, sytuacja jest następująca. Z pola, na które przyjechałem, żeby się rozbić namiotem, zostałem wyproszony, ponieważ pan powiedział, że to jest miejsce dla kamperów, nie dla namiotów. Szukam teraz jakiegoś miejsca, gdzie legalnie bądź nielegalnie będę mógł rozbić namiot. Piwo, które kupiłem sobie niedawno w sklepie, już mi się gotuje. Muszę zjechać z góry, na której jestem, wrócić do miasta najbliższego, no i sprawdzać wszystkie kempingi po kolei, czy mają miejsce. Znalazłem miejscówkę. Zajechałem na jakiś plac, który nie jest polem kempingowym, jest jakąś knajpą, jakimś placem zabaw, czymś takim. I kelner, który już zamykał, powiedział mi, że mogę tu zostać, jak szybko rano ucieknę stąd. Niczym prawiczek na pierwszej randce rozbiłem namiot w 2 sekundy. Znalazłem kolejny plus samotnych podróży. Można nadrobić zaległe lektury. A gdybym był tu z kimś, to byśmy byli już między drugą a trzecią butelką słoweńskiego wina i pewnie szukalibyśmy znaków drogowych do obkręcenia. A tak, proszę, pełna kultura. Jutro koniec filmu. Jutro zdobywam jezioro Bled. Brakuje jeszcze tylko jednej rzeczy.
W bagażu znalazłem przyprawę do pizzy, którą dostałem w Meksyku w pizzerii. Dzisiaj jest potrawa meksykańska. Mówiłem, że ta podróż jest inspirowana wyprawami ekipy The Grand Tour. Pyszne. Właśnie delikatny przypał miał miejsce. Przyjechał właściciel tego placu. Powiedział, że spoko, że mogę zostać. Nie no. Niedźwiedzi to tutaj chyba nie ma. Zostało mi jedno piwo z wczoraj i postanowiłem, że zostawię je temu gościowi, który tutaj przyjechał, temu właścicielowi. Proszę bardzo, kto powinien być ambasadorem Polski? Z takim ambasadorem jak ja, to Polska nigdy nie zginie. Grande finale mojej podróży. Została jakaś godzina drogi. Myślę, że podczas tej podróży moja więź z tym wspaniałym samochodem zacieśniła się jeszcze mocniej. Wspomaganie chodzi ciężko, automat przyciąga biegi, skórzana tapicerka pali moje jądra, ale to nie jest ważne. Ten samochód w bagażniku wiezie moją kuchnię, mój dom i moją koszulkę pamiątkową, którą kupiłem w Kutasie. Czy może być coś piękniejszego niż poranek w Alpach Julijskich, podróżując białym Mercedesem W124 Coupé? Chyba nie. Coś pięknego. On powinien już dawno być na emeryturze, a ścina zakręty w Alpach Julijskich. Co za maszyna. Co za wóz. Co za wóz, co za poranek. Proszę Państwa, grande finale, jezioro Bled, godzina drogi, już nie, 48 minut, jezioro Bled. Śladem Jeremy'ego Clarksona, Richarda Hammonda i Jamesa Maya. Ekipa The Grand Tour jechała tymi drogami. Co za wóz. Trzy kilometry do Bledu. Jezioro Bled, proszę Państwa. Richard i Jeremy wynajęli łódź na tym jeziorze. Jako, że jestem od nich jakieś 140 lat młodszy, to wynająłem sobie supa. O jeny, jak miło. Jaka ciepła woda. Płynę sobie na tą wyspę, na której jest klasztor. Miejscowa legenda głosi, że jak się zadzwoni w dzwon, który tam jest w tym klasztorze i pomyśli się życzenie, to ono się spełni. Także płynę po milion subów. Przybycie nad jezioro Bled to nie był błąd. Aż ciężko uwierzyć, że przywiózł mnie tutaj 32-letni Mercedes. Słowenia, jezioro Bled. I tym nierozczarowującym akcentem kończymy ten program. Bardzo mi się podobało. Mam nadzieję, że Wam również.